Proszę Państwa, bardzo proszę obserwować rzeczywistość, gdyż sytuacja z dnia na dzień bardzo się zmienia i to w całej Europie i robi postępy nieodwracalne cywilizacyjnie. Nie poznacie Państwo Polski i swojej świadomości nawet już za pół roku i w całej Europie. I całej Europy też. Jeszcze niecałe 5 lat temu grozili mi śmiercią przed drzwiami mojego mieszkania, gdy wieszałem teksty obnażające satanizm Wojtyły i inne przekręty, prawda, świętojebliwców. A dzisiaj już nawet proszę sobie to uzmysłowić, że nikt nie zadaje pytania, czy Kościół upadnie, tylko kiedy. Bo jeżeli spadnie religijność do poniżej 25% społeczeństwa, no to Kościół upadnie. A w tej chwili to jest tak między 60 na 40 do 70 na 30, czyli już jest blisko i to może być już na wiosnę, proszę Państwa. No ja już bym chciał do końca roku, ale raczej to nie jest możliwe. Chociaż w polityce także. Ci, którzy jeszcze niedawno głosowali za Tuskiem, przecież to jest bardzo niewielki odstęp czasu, już go dzisiaj przeklinają, tym kanaliem, bo jego zdrada jest oczywista. Może ja nawet za ostro powiedziałem poprzednio w felietonie, że go trzeba zgasić i że jest to obowiązek patriotyczny, bo on i tak normalną, naturalną śmiercią nie zejdzie z tego świata. W końcu nie wytrzyma presji własnych łajdac i się targnie na mur beton. Bo z drugiej strony oni tymi, prawda, propagandowymi bzdetami, czyli obchodzeniem jakiejś tam rocznicy, jakiegoś tam stanu wojennego, zaciemniają nam obraz rzeczywistości. A więc zapytajmy odnośnie clue, czyli tych spraw najistotniejszych w tej chwili dla nas. Jeśli już musi dochodzić do tych transakcji z Bankiem Światowym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, to zróbmy tak. Pożyczmy im te tam 10 czy 50 miliardów dolarów pod warunkiem natychmiastowego anulowania wszystkich lichwiarskich dotychczasowych zadłużeń, czyli tych niby 800 czy 900 miliardów. A część, jeśli już tak bardzo koniecznie chcecie z tego, możecie sobie wziąć tam z majątku Balcerowicza, Kulczyka, Waltera, Pawlaka i tej waszej pejsatej hołoty nieudolnej, która próbuje nas wykończyć już 23 rok. No wiadomo, że bardzo szybko należałoby też znacjonalizować te monopole przejęte, prawda, i te główne działy gospodarki, jak w przedsiębiorstwa energetyczne i szereg innych, kopalni i tak dalej, ale to przyjdzie samo później. To jak będzie rewolucja, to tam problemu nie będzie z tym. Więc tych tematów, jak widzicie Państwo, na felietony nie ubywa wcale. I to, że każdy dzień przybliża żydowszczyznę do jej końca, a nas do zwycięstwa, proszę Państwa. Tak. Bo zasady żydowszczyzny to uwielbienie własnej ograniczoności, bo żydowszczyzna jest od nas głupsza i w ogóle nie odczytuje znaków czasu. A ta własna ograniczoność jest obudowana rządzą seksu i pieniędzy, instynktów prymitywnych, odrzuceniem całej nadbudowy, a więc ze zwierzęceniem, budowanie wrządzonych, czyli w nas, niewiary w siebie, czyli faktycznie jest to kompleks ciemnoty tak naprawdę i to będzie ich końcem. Bo więc pada ich propaganda oparta na wiecznym handicapie, jaki mieli do tej pory, czyli szybszym dostępie do informacji. Bo jeszcze zostaje tam, załóżmy, władza niby finansowa, czy militarna, czy tam obsadzenie pewnych stanów, ale to już jest sprawa, to już jest innego rzędu, proszę Państwa. Oni bowiem nie potrafią nawet tego handicapu swojego wykorzystać. Nie potrafią przetwarzać informacji, analizować.
a więc wyciągać wnioski. Oni potrafią tylko intrygować. Oni nie potrafią się edukować, tylko kłamią. Przygotują jakąś, prawda, niby od początku do końca całą intrygę, łącznie z reperkusjami, z ustawieniem później agentów, jak oni mają dane zjawisko przyjmować i reklamować i się ustawiać. I to jest właściwie wszystko. Jeżeli wychodzi jakieś zjawisko nietypowe, to oni są bezradni. Oni nie potrafią dyskutować, argumentować. Tylko ubliżają i dlatego są coraz bardziej demaskowani, nawet na tych portalach, gdzie mi ubliżają. Muszą się certolić, dlatego że kiedy wyskoczą za ostro, to już wiadomo, że to jest Żyd, który nie ma nic wspólnego z polską racją stanu. Więc, proszę Państwa, oni są coraz bardziej sami się ograniczają. Bo te ich środki to jest za mało na dzisiaj, kiedy dostęp do informacji jest wyrównany. Bo oni nie budują nauki i nie rozwijają wiedzy. Tam naprawdę jest brak inteligencji. Nic za tym nie stoi, oprócz propagandy strachu i pożądliwości. Bo jak wiadomo, inteligencja dzieli się na dwie grupy. Na tę, która myśli i na tę, która tak o sobie myśli. Czyli, że myśli, że jest inteligentna. I oni są w tej drugiej grupie. Powstaje więc niewiara wśród nich samych i kłótnie, i swary. Poza tym pojawia się ten strach. Operowali nim oni tylko w stosunku do nas. Strachem o jutro, strachem o bezpieczeństwo socjalne, po prostu likwidując na przykład miejsca pracy i szereg innych rzeczy, wyrzucając z mieszkań i tak dalej. A teraz on owłada ten strach nimi samymi i przyspiesza. I jest przerażający to, co mówiłem. A środki propagandy są wątłe, bo ten system oparty na tajnych służbach pada, bo jeżeli ich agenci nawet zapoznają się z takimi wypowiedziami, to zaczynają niestety myśleć. Jak zaczynają myśleć, to zaczynają wątpić też w tą ich opcję. No. Bo mówiono, że w tych tajnych służbach to przyjmują tylko inteligentnych ludzi, a tu widać, że to debil. Szybciej i błyskotliwiej myśli. Prawda? Nawet. Od nich, kiedy się tak analizuje ich sposób postępowania pod wpływem zdarzeń. Dlaczego się więc oni trzymają tych anachronizmów ideowych, zamiast to obalać? Tym bardziej, że widać, że oni są coraz nawet w ogóle niewiarygodni i nie potrafią przekonywać do swoich racji. Nie potrafią przewidywać oczywistych następstw procesów i zjawisk, bo znają tylko zasady prowokacji i socjotechnikę. Kształtują swoje służby tylko do prowokacji, a zjawiska żywiołowe społecznie są dla nich całkowicie niepojęte. Co było widać, jak już mówiliśmy. Nie potrafili przewidzieć przecież upadku Kaddafiego, Berlusconiego, mimo że sami zainicjowali Tunezję. Prawda? A w układzie szerszym nie przewidzieli w ogóle opanowania przez Chiny Afryki i Azji Mniejszej, mimo że dawali im pieniądze na odblokowanie się tak z tego właśnie państwa środka. Tak samo nie potrafią przewidzieć rozwoju wypadków w Europie do wiosny. Naprawdę całkowicie nie potrafią nic przewidzieć, co będzie w Europie do wiosny. Rok temu jeszcze myśleli o rozbiciu Polski. A na przykład nie wiedzą, że za pół roku może już śladu nie być po Rasiu na przykład i monarchii brytyjskiej, nie mówiąc o rozpadzie Niemiec i USA. Ja Państwa rozumiem, że to jeszcze może momentami brzmieć jak bajka, to co ja właśnie mówię, ale to nie... A co będzie za pół roku? A co było w Libii pół roku temu? Proszę tak sobie zacząć kojarzyć. Są jeszcze dla polskiej mentalności tematy nie do przejścia. Ja to rozumiem i ja to znam. Choćby Stalin. Ale już się zmienia. Nawet w przypadku Stalina jest lepiej niż z Wojtyłą, bo nikt mi teraz śmiercią za jego portret nie grozi. I sam jestem, powiem Państwu, zaskoczony, jak ważny był ten pomysł, żeby go tutaj właśnie umieścić czasowo. Jak wielu to do myślenia, ile dobrego poszukiwania prawdy.
wymusi na indyferencji ideowej polskiej. Bowiem cała nienawiść do niego, zbudowana przez żydowszczyznę, z czego wynikała? Z tego, że on połączył te narody słowiańskie w jednym etnosie i to odpowiada najnowszym badaniom właśnie temu genotypowi. Na tych terenach on był po prostu słowiański, jednolity i najsilniejszy, prawda? RWPG, Rosja i Polska, a nawet właśnie część wschodnia Niemiec. Właśnie. To potwierdzają najnowsze badania naukowe. Więc czemu się dziwić, że natychmiast żydowscy bajkopisarze Trocki, Sacharow, Sołżenicyn ruszyli z kopyta i już mamy miliardy ofiar terroru. A Stalin w czasie swoich 30-letnich rządów wydał 4,5 tysiąca wyroków skazujących. W tym czasie w USA, w kraju porównywalnym, pięciokrotnie więcej. Więc gdzie tu jest demokracja? Pozostaje jeszcze wiele tematów zapomnianej historii, które trzeba wywrócić do góry nogami, czyli przywrócić prawdzie. Druga RP i jej rządy. Bandyta Anders ze swoją antypolską sitwą. Zaburzania. Książę Pepi. Napoleon. Sar. Inne elementy z przeszłości. Ale i droga w przyszłość i budowa sławi i nowej antyżydowskiej konfederacji oraz wspaniałej Polski. Temat, no ja to próbuję ruszyć, ale proszę zobaczyć, jak sprawy dnia codziennego nam tu, znaczy to jakby uniemożliwiają wprost. Dalsze wykłady na temat bioteizmu i szereg innych rzeczy. No więc trudno, bo to musi wyjść ta nienawiść do własnej ciemnoty umysłowej. Najpierw nawet na mnie może się skupiać, czy na Stalinie, czy na dobru, jakim była PRL i komuna tak zwana. Ja to rozumiem, bo to musi taki etap przejść. Ona z czasem ukierunkowuje się właściwie na żydowszczyznę, czyli na kościoły, na te ich ogłupiacze, na te pałace, na te miski, imprezy zboczeńców, fałszywy pieniądz, akcje spekulacyjne i inne oszustwa. I to już puka do drzwi. A niby mają totalną władzę nad mediami i umysłami. Proszę jeszcze raz sobie porównać to do zwolenników Tuska sprzed 2 miesięcy i dzisiaj. Nawet napluć na niego oni dzisiaj nie chcą. Dlatego nie bójmy się wyjścia z przeszłości i własnego samozniewolenia w żydowszczyźnie i nie bójmy się przyszłości, której właściwie konspekt już mamy. To może być tylko korzystne. Przy okazji dziękuję wszystkim wspaniałym paniom pomagającym mi w kraju i za granicą i którym jestem w stanie osobiście nawet podziękować, to przepraszam jeszcze raz, ale także dziękuję agentom tajnych służb żydowskich, którzy to rozpowszechniają, te właśnie moje felietony, nawet wbrew sobie i na swój wredny sposób. Więc proszę Państwa, no jak tu nie być optymistą?